czytając tę książkę, miałam właśnie takie wrażenie, że pan musi kochać muzykę, bo narracja trochę oddaje muzykę w tym względzie, że dzieje się tutaj kilkanaście wątków jednocześnie, na kilku poziomach. Jest to taka polifoniczna bardzo opowieść. Na początku byłam zdziwiona, że powieść osiągnęła tak duży sukces, bo jest to bardzo gruba książka, ale myślę właśnie, że kochamy ją za to, że dzieje się na tylu poziomach i w tylu epokach, bo czytając możemy być równolegle w kilku światach. To znaczy, że tłumaczenie jest bardzo dobre. Bardzo dobre jest polskie tłumaczenie. Dla mnie pisanie to jest trochę komponowanie muzyki. Głos narratora, głosy kolejnych bohaterów, kiedy stworzysz 4 czy 5 postaci, zaczyna się tworzyć pewna harmonia. To jest bardzo podobne do tworzenia muzyki, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Kiedy piszę, czuję się jak kompozytor, a moje nuty to są słowa. I tak mówiąc między nami, mogę wyznać, że piszę, ponieważ jestem sfrustrowanym muzykiem. Chciałbym komponować, ale nie potrafię. Ale to jest w jakimś sensie pańska historia, zdaje się, bo pan też porzucił skrzypce dla książek, tak? Tak, ta powieść. Pańscy bohaterowie to robią. Adrian grał na skrzypcach lepiej niż ja byłbym kiedykolwiek w stanie zagrać. Nigdy nie osiągnąłem poziomu, który mógłbym uznać za zadowalający. Bardzo tego pragnąłem, ale cóż. Chciałbym też komponować jak Lutosławski czy Wieniawski, ale wszystko, co potrafię, to pisanie. A każdy powinien się skupić na tym, co umie. Pański bohater zna kilka martwych dziś już języków, na przykład babiloński, aramejski. Po co nam martwe języki? To jedno z pytań tej książki. Możemy postawić takie pytanie przy okazji mojej książki. Ale przypadek mojego bohatera Adriana jest bardzo nietypowy. On od dziecka wie, że chce się uczyć języków. Po prostu mówi najpierw po hiszpańsku i po katalońsku. Potem stwierdza, chce nauczyć się niemieckiego i robi to. A że Francja leży blisko, języki są stosunkowo podobne, więc francuski przychodzi mu łatwo. Później jest angielski, ale ponieważ powoli dojrzewa i zaczyna studiować również ideę, to kieruje go ku martwym językom. Dla niego są żywe, bo czyta napisane w nich teksty. Zresztą można chyba powiedzieć, że łacina to martwy język, który wciąż jest żywy. Adrian rzeczywiście uczy się aramejskiego, ale on jest dla niego ważny, bo dzięki niemu może rozumieć manuskrypty, może prowadzić badania, które go bardzo pasjonują. Chce poznawać starożytne teksty w oryginale, czytać to, co rzeczywiście zostało napisane, nie to, co można odnaleźć w tłumaczeniu. Adrian mówi w 6 czy 7 językach, a nauczenie się każdego kolejnego kosztuje go coraz mniej wysiłku. I rzeczywiście tak jest. Potwierdzi to każdy poliglota, że jeśli mówi się na przykład kilkoma językami romańskimi, poznanie następnego to naprawdę żaden problem. A kataloński jest podobny do hiszpańskiego? Kataloński to język romański, podobny do hiszpańskiego, ale jeszcze bardziej do portugalskiego i prowansalskiego, którym mówiono na południu Francji. Oczywiście ma też sporo wspólnego z francuskim i włoskim. I jak wszystkie języki romańskie, podobny jest do łaciny. Allà hi ha una sèrie de noms, les fustes del Panevejo, també.